Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Dziś zajmujemy się, tak na dobry początek, pomocą znajomym. Trzeba się odwdzięczyć tym, którzy mi pomogli. A tym, którzy mi nie pomogli, no to też się odwdzięczymy. Takim sposobem, że po prostu wywalimy ich ze znajomych. To nie pomaga. Tak to pomaga. To również tutaj pomoc otrzyma, tak? No to jedziemy. Tutaj mamy do rozdania kilkanaście baloników. Wiecie, to się tak powtarzają te misje, żeby tu te serduszka zdobyć. Więc to będzie takie powtarzające się. Tu znów jedziemy koziczki. 10 sztuk. Troszkę tego jest do połapania, więc łapiemy. Tutaj łapiemy wszystkie koziczki. Jeszcze 2 sztuki zostały. 1 sztuka jest. Dobra, jedziemy następnego. 8 serduszek mamy, czyli jeszcze 2 serduszka. I będziemy mogli otworzyć skrzyneczkę. No i mamy ponownie baloniki. Dajemy baloniki. 3. 4. No i gdzie tu jest kolejny balonik? Dobra, mamy balonik. 9 serduszek. Jedziemy. Jeszcze jedno serduszko i będzie skrzyneczka. I będzie ładnie, fajnie skrzyneczka. Może coś fajnego spadnie z skrzyneczki. I mamy co? Ponownie mamy łapanko. Ponownie mamy łapanko. A co jeszcze były? Aha, jeszcze są te wrony do zganiania. To jakoś mi te wrony nie chcą wyskoczyć. Nie wiem. Może następnym razem wyskoczą. 7, 8, 9 i 10. O, ładnie tutaj to. O, tutaj ładnie to zoo wygląda. Widzicie tutaj? Ładnie tutaj. Tutaj ta dekoracja wygląda. No, elegancko zrobione. Dobra. Machniemy sobie tutaj skrzyneczkę. I co mamy? Mamy coś fajnego. Jeden fiolecik wyskoczył. Dobra. Niech jest. Teraz następne 10. Damy radę zdobyć, czy nie damy rady zdobyć? Nie mam pojęcia. Wiecie co, ja to tyle to gram, a ja nie pamiętam, ile tych znajomych jest. Ile tych znajomych tam jest, ile tego jest i czy jestem w stanie zdobyć 2 serduszka, 2 skrzyneczki, nie? Nigdy tego nie pamiętam. No to jedziemy. Mamy te nasze wronki. Ja tu się jedna schowała. Dobra, one idą najszybciej. No ja to lubię najlepiej, bo to bardzo szybko idzie. No te zwierzątka, no troszkę jednak czasu na to zajmuje. Dobrze, że jest ta opcja tutaj tego, że nam pokazuje, gdzie one są, bo jakbyśmy tak mieli szukać po jakimś takim dużym zoo, no to powiem wam, nikt by tego nie robił, bo nikomu by się tego nie chciało szukać. Spędzić, nie wiem, 5 czy 10 minut, bo one się przemieszczają. 5 czy 10 minut spędzić na jednego, żeby znaleźć zwierzaki. No masakra po prostu. Ale na szczęście jest ta opcja, że nam pokazuje sama, gdzie są baloniki, gdzie są te wrony, gdzie jest to wszystko, więc to jest też fajne. O, cyk, ja nam znajduje najbliższą, cyk. Następna, nie musimy szukać, abyśmy tak mieli szukać, to nawet te wrony by były ciężkie do znalezienia, nie? A tak ładnie, ładnie, fajnie, fajnie zaplanowane. O, jakie poletko kwiatków. I łapiemy zajączki. I następne, i tutaj nam uciekają, i tutaj jeszcze jeden, gdzie reszta? Teraz, o, jeden, drugi, fajnie, dwa naraz, tu jest jeden, a tu drugi. Dobra, mamy 6 serduszek. O, to może jeszcze te 4, to na pewno zdobędę tego, tam tyle chyba znajomych jeszcze jest. Żeby jeszcze te 4 serduszka zdobyć. Więc to chyba nie powinno być problemem, mi się wydaje. Ale wiecie, zawsze się mogę mylić, że tam tak wiele nie ma. Szybko, tu mamy baloniki, rozdajemy i drugi, trzeci balonik, szybciutko czwarty balonik i piąty balonik do pani. Dobra, 8 serduszek jest, jeszcze 2 serduszka nam trzeba. I znów tutaj mamy białe zajączki, łapiemy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, gdzieś tutaj. 9, no i 10 tutaj. O, ja cię brakuje. Jednego znajomego brakło, wiecie co? Masakra, jednego znajomego. Ja tam mam chyba lukę. Jednego mi brakuje, a tak by starczyło, tak? Tak, jednego mi brakuje, no. I temu byłem pewien, że starczy. No dobra, no niestety, jednego brakuje. No to następnym razem się znajdą, nie? Tutaj muszę poczekać, aż się mi znajomy jak i uzupełni, żeby mógł wywalić, ale tutaj mamy karty, więc wymieniamy za troszkę drobnych, tutaj też wymieniamy, tutaj też. I cośmy tu dostali troszkę, no to mamy zrobionego, tak? To się nam udało ładnie zrobić.
Wiecie co? Ja mam tutaj teraz trochę skrzyneczek, nawet 20 skrzyneczek, więc ja bym sobie je otworzył, te skrzyneczki. Powiem wam, wszystkie pootwieramy te 20 skrzyneczek. Może wypadną jakieś karty, no bo jak jest promocja, dają nam tam jakieś bonusy, to trzeba z tego skorzystać. Trzeba te skrzyneczki, które mamy, pootwierać, więc fajnie jakby jakieś fajne karty wpadły. Troszkę fiolecików, troszkę złotych. O, i ani jedna. Wszystkie obydwie złote u góry. Hipciu i tutaj coś. No masakra, masakra. Dwie złote i obydwie złote przepadły. Masakra, normalnie niemożliwe. Żadna mi się nie trafiła. Tak o złotki, tak, tak. To by było 2000 ponad. Jeżeli by były po 1000 te karty, no ja cię kręcę. W najgorszym wypadku byłoby 1000, nie? 500. Ale to i tak by fajnie wpadło, a tutaj co? Tutaj nic, nie bardzo, nie? Dobra, lecimy następny. No patrzcie, teraz mamy same zielone i troszkę niebieskich kart. Zobaczymy, co dalej wypadnie. Czy coś będzie, czy nic nie będzie. Otwieramy kolejną skrzynię. I co tu mamy? Dwie niebieskie. Dobra, ile ich jeszcze mamy? Jeszcze 13 skrzynek. No to następna. Będzie coś złotego? Nie ma nic. Dobra, mamy co? Wszystkie zielone i do tego tylko dwie karty. Dobra, dalej. Następna skrzyneczka. Co tu nam wypadnie fajnego? I mamy... No, niestety... Niestety jedna niebieska. Dobra, lepsze niebieskie niż zielone. Następna skrzyneczka. Co tu teraz jest? O, jedna ta. Dobra. Ale no, słabo. Słabo, słabo wam powiem. 1000 skrzyneczek za nami. I razśmy mieli szansę coś trafić. O! Jest, dobra. Trafiła się złota. Elegancko. 10. skrzyneczka była szczęśliwa. Zobaczymy, co teraz będzie. Teraz no nic fajnego. Dobra, ale jest jedna złota się trafiła. Może to będzie za 1000. Fajnie by było za 1000. Mamy fioletek. O, jest fioletek, jest fioletek. Zaraz zobaczymy, czy to będzie 100. Czy to będzie 250. Jest kolejny fioletek. Ale się nie trafiło niestety. Idziemy dalej, następna skrzyneczka. Co tutaj wypadnie? Jest fioletek. O, i trafił się fioletek, i trafił się fioletek. Fajnie, dobra, następny. Następna skrzyneczka. Co teraz nam wypadnie fajnego? Jest coś fajnego? Nie ma nic fajnego. Odbieramy i jedziemy dalej. 4 skrzyneczki do końca. I co tu jest? Nie ma nic. Dobra. Następna skrzyneczka. Może w następnej coś się poszczęści. I co nam wypada? Był fioletek, ale się nie trafił. No niestety, niestety się nie trafił fioletek. Niestety nic fajnego. Dobra, następna skrzynia. Same zielone. I do tego jedna karta, a reszta wszystko trafiły nam się kwiatki. Dobra, następne co mamy? I nic fajnego, dobra. Odbieramy to, skrzynie mamy wszystkie otwarte. Warto by było sprzedać wszystko, co tu mamy, żeby już sobie tutaj nie zaśmiecać. Wszystkie te kwiatki, te płotki. Ja tego tu w ogóle nie potrzebuję, nie używam tego, więc wszystciutko wyprzedajemy. Ile się tego nałapało? Aż 20 parę sztuk się tego tam złapało, dobra. Więc musimy to powyprzedywać. Ciutko, żeby nam to tutaj znikło. Po co sobie mamy tym zaśmiecać tutaj tyle miejsca? Możemy to wszystko sprzedać. Szkoda, że to nie jest jeden rodzaj, by się teraz sprzedało. A nie tak trzeba klikać każdy po jednym razie. Tego jest naprawdę mało. Zastanawiam się, czy ten słonecznik to był ozdobny, czy to był na wybieg. Nie wiem. Nie wiem, ale dobra, sprzedany. I szas. Troszkę kwiatków jeszcze jest do sprzedania. Ja pamiętam, jak ja tych kwiatków tutaj miałem paręnaście setek, chyba około 200, albo nawet więcej tych kwiatków było. To podlewanie tego, nie? A cię to zajmowało czasu. A teraz praktycznie wszystkie kwiatki są sprzedane, praktycznie nic tutaj nie ma. Jeszcze dwie rzeczy. Dobra, troszkę nam wróciło kasy, to fajnie. Dobra, mamy sprzedane.
No i co teraz? To mamy zrobione, to mamy przedawane wszystkie, to fajnie zrobione. Więc teraz ja wam powiem co. Mamy tutaj karty do wymiany. Trzeba wymieniać karty. I mamy jeszcze jakiś tam bonus. Więc wymieniamy wszystko. Powiem wam, nic nie zostawiamy. Skoro jest bonus, to trzeba wymienić kompletnie wszystko. O, fajnie, że to się dodaje zaraz wszystkie, że można tylko wymieniać. Nie muszę ich tutaj klikać jak w Dino, że muszę każdą kartę dodać, żeby sobie wymienić. Tutaj się już wszystkie trafiają. Więc to jest też fajne. Idziemy, nahandlujemy. Ile mamy? 11 tysięcy, czyli około 1000śmy już. Nie wiem ile było. Nie mam pojęcia ile było, ale 10 tysięcy jest nam na pewno potrzebne. Nawet dobrze, abyśmy mieli 20, to by też było dobrze. Ale nie, 20 tutaj taką ilością nie uzbieramy, bo tu już mamy same drobne. Niestety powiem wam, nie było tych kart za dużo. Tutaj możemy jakieś 250 zdobyć, no w sumie jedna. I tutaj możemy 1000 zdobyć, no mamy 1000. No to 13 tysięcyśmy uzbierali, jeszcze zobaczymy, czy tam z tyłu coś nie zostało. Nie. Z tyłu się wszystko wymieniło elegancko, fajnie, więc i tak mamy mało. Tak mamy mało. Zaraz sobie tutaj zerkniemy w kalendarzyk. Kuferek retro nam wpadnie za niedługo i kuferek legendarny też nam wpadnie za niedługo. I tutaj z kuferków na to nam wpadnie epicki, wpadnie nam retro i ten. Czyli tu będę miał jeden więcej. I tu będę miał jeden więcej, czyli tu jeszcze dwa zwierzaki, tu jeszcze jeden zwierzak. Więc ja chyba tego zwierzaka nie mam. Ale nie jestem pewien, więc może sobie przejdziemy tutaj do wody. Ja bym powiedział, że tu muszę posortować, bo tu po prostu nie da się znaleźć, jakie zwierzaki tutaj są wprowadzone. Jest po prostu tak rozrzucone wszystko. Tak mogłem po więcej tych zwierzaków dawać. W tych wybiegach to jest wszystko tak porozrzucane, że nie da się ich znaleźć, a ja nie wiem, czy tu w ogóle jest wyzwiony to stoisko dla odwiedzających, żebym sobie tutaj mógł kliknąć i wyszukać tych zwierząt. Nie, no chyba tego tutaj nie ma w ogóle postawionego. Więc jedyne co mogę, to tutaj ręcznie szukać po wybiegach. Ale to też powiem wam, to jest trudne, bo to jest tak namieszane tutaj tych zwierząt. Tutaj naprawdę będzie trudno cokolwiek znaleźć. Więc ciężka sprawa. Tu jest jakiś ten, to jest jakiś taki delfin. Tutaj nie widać w ogóle, co tutaj jest. Nie widzę tutaj, o tutaj jest dobra jakiś, a tutaj są płaszczki, dobra. Tu mamy takiego. I chyba nic więcej nie ma. Nie, tylko dwa tutaj są, dobra. Tutaj mamy co? Taki inny zwierzak. Czy tutaj mamy coś innego? Aha, tutaj jest jakiś taki długi stęgor jakiś. Jeden. Tutaj nawet nie wiem, co tutaj jest. Pewnie nie widzę, co tutaj w ogóle pływa w tym miejscu. A tutaj jest jakiś jeden, dwa. Tutaj jest pingwin skalny. I tutaj jest kajgulik pręgowany. A to się nazywało inaczej, nie? To nie był kajgulik. Co to było? Tonin czarnogłowy. To jest jakiś delfin, czyli tego delfinka tutaj ogólnie nie ma. Nie mamy tego delfinka tutaj. Z tego tak wygląda, nie? Tutaj jest jakiś jeszcze inny. I tutaj, co tutaj mamy? Wiecie, bo to jest coś czarnego. Pingwin skalny, ale inny chyba. Lampart morski. No nie, no to nie będzie tego tutaj. No nie chcę, żebym przypadkowo otworzył skrzynie, które już po prostu są. Tutaj jest ktyczny. No, trzeba tu zrobić kiedy porządek, bo tu jest tak namieszane, że masakra. Albo postawić. Co nam tutaj? O! Ktoś mi pomógł, wpadła mi skrzynia. Dobra, otwieramy tą skrzynię.
Zobaczymy, co tu wypadnie. No nic fajnego nie wypadło. Jedna niebieska, więc zaraz sobie wymieniamy za 30. Fajnie. I 3 szósteczki, tak? No, 1 12. Dobra. To się nam zrobiło. Czy my tutaj możemy postawić na przykład budynki? No i tutaj powinno być to. No i to, nie? Ta informacja dla odwiedzających, nie? Pol dla gości. I co tu jeszcze mamy? To mamy. To jest. No to ta informacja dla odwiedzających. No to jedynie to by tu było trzeba postawić. Centrum hodowli. Może nie. Tą informację, bo to praktycznie powinno być w każdym i wtedy widzę, jakie są zwierzęta, jakie coś mi pokazuje, a jak tego nie mam, no to niestety nie jestem w stanie znaleźć tych zwierząt. Jest bardzo ciężko, ale dobra, ryzykujemy. I wam powiem, spróbujemy wyłapać tego. I co się uda, czy się uda, czy się nie uda. O! Zobaczcie, co mamy również. Ben, ładnie. Dobra, nie, ja poluję na to. Tego chyba nie mam, poluję na to. Mamy kluczyki. Niestety. Wszystkie kluczyki otwarte. Nie, masakra. Masakra, musiałem otworzyć wszystkie kluczyki. No, ale dobra. Udało się zdobyć. Odbieramy. Zaraz robimy... To nie trzeba, nam to robimy na przemiał. Jak najwięcej odzyskać z tego, nie? Robimy na przemiał. Też. Żyrafę też chyba na przemiał, nie? Żyrafę chyba mam. Wymieniamy. No i tutaj mam już drugą kartę, elegancko. Nie wiem, czy mam takiego, chyba nie mam ani jednego złożonego, ale mam już drugą kartę, więc już jest tańsze. Tutaj skompletowanie na pewno będzie tańsze, 8,5 tysiąca. Czyli zostało mi 6 tysięcy niecałe. Dobra, czy my możemy go gdzieś tutaj postawić? W jakimkolwiek wybiegu. Tutaj sobie... O, dobra, jest wybieg. Jest wybieg, jest. Jedno zwierzątko sobie tutaj w wybiegu siedzi. Dobra, zaraz damy tutaj jakiegoś... pracownika jednego. Opiekun dla zwierząt. A dobra, niech sobie też jest opieką dla zwierząt. Niech nam tu sprząta. No i co? I otwieramy drugą skrzyneczkę. Żeby trafić drugiego zwierzaka, nie? I już mamy te skrzyneczki. O! Znów za pierwszym. Teraz ta białucha, żeby się trafiła. Jest. Elegancko. Tego już nie będę celował. Mam dwa, które chciałem. I zobaczcie, tutaj wymieniamy. Mamy 50, tutaj wymieniamy. Mamy coś. No i tutaj mamy kolejną drugą kartę. Już jest skompletowanie, już jest 6 tysięcy. Można by było... No nie, nie skompletuję, bo mam za mało. Ale można by było coś tutaj podtutować jeszcze. Tutaj z tych zwierząt, bo tego tutaj powiem wam jest masa. Albo sobie odpuścić tutaj tego. Bo i tak nie nazbieram 10 tysięcy teraz. Bo promocja się kończy za 12 godzin, więc nie ma szans, żebym nazbierał 8,5 tysiąca bym musiał mieć, nie? Mam 6. 8,5 tysiąca trzeba by było mieć, żeby to wymienić. To musiałbym tu dość pohandlować. Sobie po prostu odpuścić tego zwierzaka i pokompletować sobie tutaj te zwierzątka. Chyba sobie pokompletujemy tutaj. Więc będziemy mieć tutaj... Niestety tego będziemy mieć jednego. Ale skompletujemy za 400. Elegancko. Tego też skompletujemy. Tak. Tego skompletujemy. I tego też skompletujemy. Tak. Tego skompletujemy. Zobaczcie, ile zwierzęćśmy skompletowali. Stało nam 500. Całe 5000 poszło. Dobra. Ale troszkęśmy pokompletowali tych zwierząt. Teraz nam zostały już tylko takie znów droższe zwierzęta do skompletowania.
Więc na te już musimy zbierać. No wszystkie te tanie udaje mi się kompletować. No te drogie, niestety tego kota, ja dostaję teraz w kalendarzyku, ja tego kota dostaję. Wydaje mi się, że ten kod już mam. Nie wiem, czy jednego, czy dwa, więc możliwe, że tego kota będę mógł sprzedać. Mógłbym w sumie te karty, jeżeli bym je wymienił, to bym miał te 4000, które mi brakowało, nie? Ale wtopa. Dobra, wydaje mi się, że tego kota mam, ale dobra, no zostawiamy, no nic. Tyleśmy zrobili, tyle zwierzątśmy wsadzili. Tutaj może jakiegoś, czy damy radę gdzieś wsadzić? Tutaj z wodnych, z lodowych. Może nam się to gdzieś uda rozmieścić, ale nie, dobra, zostawimy sobie to na kiedy indziej. Mamy poskładane. Powiem wam tak, jak się wam filmik podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane. Zapraszam na Discorda, do odwiedzania innych playlist i do zobaczenia. Cześć wam!